Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj filmik, jak widzicie, już typowo świąteczny, a mianowicie przychodzę do Was z pomysłami na prezent na Mikołajki, na święta, uwaga, uwaga, do 30 zł, ale nie będą to takie zwykłe, banalne prezenty, po prostu kupujemy coś i dajemy. Niektóre będą wymagały od nas troszeczkę inwencji twórczej. Więc zapraszam Was do oglądania. Pierwszym pomysłem na prezent jest kalendarz na 2019 rok. On jest idealny dla przyjaciółki, dla rodziców, dla babci, dla takich bliskich osób, z którymi mamy zdjęcia. Ja swój mam z Fotoboom za 30 zł i mam, uwaga, dla Was zniżkę 10%. W opisie będziecie mieli hasło, także taki prezent myślę, że jest bardzo, bardzo fajny. Powiem Wam szczerze, że ja w tamtym roku również projektowałam kalendarze i Daniela, mama, jak dostała swój, to aż się wzruszyła. Myślę, że fajnie będzie obdarować kogoś właśnie takim prezentem z własnymi zdjęciami, z wspomnieniami, na przykład z przyjaciółką. No, myślę, że to bardzo, bardzo fajny pomysł. Tym prezentem będzie to piżamka. Ja swoją mam z Pepco, w takie typowe, świąteczne motywy. Choinki, prezenty, renifery, jak widzicie tutaj laski takie. I do tego, żeby nie było, że dajemy coś takiego po prostu zwykłego, kładziemy jakąś czekoladę, kładziemy zdjęcie na przykład z przyjaciółką czy z mamą, piszemy na odwrocie życzenia, obwiązujemy czerwoną kokardą. Nie mówcie, że nie chcielibyście takiego dostać. Powiem Wam szczerze, że ja na przykład bym się bardzo z takiego prezentu ucieszyła. Następnym prezentem, już mniej wymagającym, jest kubeczek. Kubeczki możemy kupić naprawdę do 10 zł. Żeby nie był tylko sam kubeczek, wkładamy do środka w taką folię, na przykład gorącą czekoladę, taki proszek do zrobienia gorącej czekolady. Obwiązujemy, wkładamy w środek, dookoła dajemy jeszcze jakieś słodkości. I proszę bardzo, taki fajny prezent. I tak naprawdę myślę, że dla wszystkich. Prezentem będzie to pomysł na zrobienie ciasteczek. Możemy zrobić je wspólnie właśnie z osobą, której to obdarujemy. Więc mam tutaj taki zestaw do robienia pierniczków. Oczywiście wrzucamy tam również jakąś czekoladę na przykład, albo słodycze, albo to, co nasza obdarowywana albo obdarowywany lubi. Wkładamy to wszystko, uwaga, uwaga, w taki piękny bucik świętego Mikołaja. Coś takiego, w taką skarpetę świąteczną. I zobaczcie, fajny prezent, fajnie zapakowany, bardzo oryginalnie i myślę, że również ucieszy każdego. Skarpety świąteczne można już dostać od 4 do 10 zł, zależy jak bardzo się postaracie i gdzie będziecie szukać. A jeśli macie przyjaciółkę albo mamę, albo koleżankę, która bardzo lubi kosmetyki, pielęgnację na przykład, to możecie jej kupić różnego rodzaju produkty do pielęgnacji. Żel oczyszczający, maseczkę. I to również możemy spakować w skarpetę świąteczną, wszystkie te nasze maseczki, dorzucić do tego właśnie jakąś czekoladkę i obdarować naszą przyjaciółkę takim pięknym, fajnym prezentem. Myślę, że również bardzo, bardzo by się spodobał wielu osobom taki prezent. Tym bardziej, że jest naprawdę pięknie zapakowany. I ostatnią rzeczą, myślę, że równie wyjątkową i równie wzruszająco dla osoby, która to dostanie, jest to album, który przygotowujemy sami. Ja swój kupiłam w Empiku za około 15 zł. Do tego wywołujemy zdjęcia i robimy tutaj na pustych kartkach takich białych własny album. Możemy dodać różne napisy, różne nasze zdjęcia, dodać cytaty, wspomnienia i osoba, która to dostanie, uwierzcie, że naprawdę bardzo się ucieszy, bo to jest prezent taki typowo personalizowany, taki od serca. No, powiedzcie mi, czy nie wygląda to pięknie? Także wszystkie prezenty już Wam pokazałam. Piszcie, który z nich się najbardziej Wam podoba i czy któryś pomysł wykorzystacie. A ja żegnam się z Wami i widzimy się już na pewno niedługo. Pa, pa!